Siemanko, z tej strony Seedrox, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym filmie na moim kanale, który, szczerze wam powiem, nie myślałem, że będę dzisiaj nagrywał. Wszystko dlatego, że jakieś 2 godziny temu, czyli o 21 w czwartek, w trakcie oglądania meczu Polska-Portugalia, który niestety przegraliśmy, dowiedziałem się, że Fortnite na Androida właśnie został opublikowany na większą liczbę urządzeń, w tym także być może na twój telefon. W dzisiejszym odcinku po pierwsze pokażę wam, jak w prosty sposób sprawdzić, czy Fortnite na Androida jest już dostępny na waszym telefonie. Po drugie przetestujemy tego Fortnite'a na telefonie, którego założę się jakieś 95% was nigdy w życiu jeszcze nie widziało, bo jest to w tym momencie najlepszy na rynku telefon dla graczy. Telefon, który tak naprawdę nie miał jeszcze swojej premiery, ale telefon, który ja w tej chwili już posiadam, już testuję i dzisiaj wam go pokażę. I w końcu po trzecie, pod koniec tego filmu pokażę wam akcesoria, które przyszły do mnie razem z ROG Phone'em w specjalnej walizce, bo uwierzcie mi, te akcesoria są równie ciekawe jak sam telefon. Strzelcie jeszcze tylko łapkę w górę pod tym filmem, żeby więcej ludzi dowiedziało się, że Fortnite Androida jest już na większej liczbie urządzeń. No i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby dołączyć do grona ponad 1 000 000 subskrybentów. Ok, a więc jeśli chodzi o listę urządzeń, na których już teraz, już dzisiaj możecie grać Fortnite'a wersji na Androida, to uwaga! Wiem, że dość szybko ona przeleciała, ale spokojnie, możecie albo zatrzymać ten film, albo zerknąć do opisu, bo w opisie są wymienione wszystkie urządzenia, na których na 100% będziecie mogli grać w Fortnite'a. Ale jeśli nie ma na tej liście waszego urządzenia, to spokojnie, jest jeszcze szansa, że Fortnite będzie na waszym telefonie działał. Jak to sprawdzić? Bardzo prosto. Wystarczy, że w opisie klikniecie w specjalny link, obok którego jest napisane sprawdź, czy Fortnite działa na twoim telefonie, a po kliknięciu w ten link zostaniecie przekierowani na oficjalną stronę Fortnite'a. Fortnite nie jest dostępny w sklepie Google Play, bo Fortnite nie dogadał się ze sklepem Google. Google chciał zbyt dużą prowizję od zakupów tej aplikacji. Fortnite powiedział, że ma to gdzieś, że on wyda swój własny launcher, swój własny instalator na swojej stronie i tak właśnie zrobi. W związku z tym, jeśli chcecie ściągnąć Fortnite'a na Androida, musicie ściągnąć go z ich oficjalnej strony, a następnie instalować go zgodnie z okienkami, które będą wam wyskakiwały. Jeśli poprawnie uda wam się przejść przez proces instalacji i jeśli nigdzie nie wyskoczy wam komunikat, że wasze urządzenie nie jest kompatybilne z Fortnite'em, to gratuluję, będziecie mogli w niego grać. Do tej pory było tak, że Fortnite działał tylko na iPhone'ach, iPadach oraz wybranych modelach Samsunga, zarówno na telefonach, jak i na tabletach. Od dzisiaj się to zmieniło, dzisiaj Fortnite jest dostępny na większej liczbie urządzeń, które były ogłaszane już jakiś czas temu i na tych urządzeniach na 100% Fortnite działa, ale jeśli nie ma tutaj wymienionego waszego telefonu, to mimo wszystko i tak kliknijcie w link w opisie i sprawdźcie, bo być może akurat na waszym telefonie Fortnite zadziała. Pamiętajcie, że są tu nadal beta testy Fortnite'a na Androida, więc jeśli na waszym telefonie Fortnite jeszcze nie działa, to nic straconego, być może z biegiem czasu, gdy Fortnite wyjdzie już w oficjalnej wersji, wy również na swoim telefonie będziecie mogli w niego zagrać. Smartfon, na którym już teraz Fortnite wersji na Androida na 100% działa, bo jak widzicie mi się ładuje, jest trzymany przeze mnie w dłoni Asus ROG Phone. Jest to w tym momencie prawdopodobnie najmocniejszy telefon dla graczy na rynku i co ciekawe, jest to telefon, który premierę światową będzie miał dopiero 18 października, a ja już dzisiaj mogę go testować. Dostałem od Asusa ten telefon wraz z całą masą kozackich akcesoriów, które zobaczycie pod koniec filmu, dlatego, że już w najbliższą sobotę od godziny 10 będę na stoisku Asusa na PGA. Poza mną na stoisku będą oczywiście smartfony ROG Phone, których w tym momencie nie da się kupić, ale które wy już na PGA będziecie mogli przetestować. Okej, okay, Asus pomimo dość późnej godziny jest w 100% gotowy do działania. Co ciekawe, z tyłu jak widzicie, mamy poświetlane logo ROG, czyli Republic of Gamers. To logo możemy sobie dowolnie modyfikować, ale o tym powiem wam być może w kolejnym materiale, bo jeszcze jakiś film na pewno z tym telefonem się pojawi i póki co moglibyśmy odpalić zainstalowanego w tym miejscu Fortnite'a, ale zanim to zrobimy, to umieścimy telefon w tym oto bardzo ciekawym akcesorium. Wiem, że akcesoria miały być pod koniec tego materiału, ale to akcesorium przyda nam się do grania Fortnite'a i zwróćcie uwagę, co się stanie, gdy umieścimy tutaj nasz telefon. Jak widzicie, na dole pojawił nam się drugi wyświetlacz i w tym momencie mamy, jak widzicie, dwa zupełnie oddzielnie działające wyświetlacze. Teraz na dole możemy odpalić Fortnite'a, żeby już nam się tutaj powolutku ładował, a w tym momencie u góry możemy robić to na
na co tak naprawdę mamy żywnie ochotę. Możemy odpalić tutaj drugą grę, możemy odpalić sobie Facebooka, przeglądarkę, albo na przykład możemy odpalić sobie YouTube'a i przejrzeć sobie kartę na czasie. Możemy sobie tutaj odpalić jakikolwiek film, może to być na przykład film Reziego, proszę bardzo. I jak widzicie, wszystko elegancko działa. Ale może nie oglądajmy teraz Reziego, tylko odpalmy to, co na tym telefonie jest bardzo ważne, a mianowicie centrum gier. Jest to, moi drodzy, centrum, w którym mamy, jak widzicie, tak naprawdę najważniejsze informacje o tym telefonie i o jego aktualnej kondycji. Tutaj mamy temperaturę systemu, tutaj mamy obciążenie procesora, obciążenie karty graficznej, mamy obciążenie pamięci RAM, co istotne, w tym telefonie jest aż 8 GB RAM-u. I tutaj aktualny stan naszej wbudowanej pamięci, mamy dopiero zapełnione 37,5 GB z 512 dostępnych. Okej, pozostańmy w trybie X. To, co jest istotne, to to, że mamy tutaj również lewy oraz prawy trigger i już wam pokazuję, o co z tymi triggerami chodzi. Jeśli jesteście w jakiejkolwiek grze, możecie odpalić sobie Gina Gear, bo tak się nazywa to wysuwane menu. I tutaj, jak widzicie, kliknąć zakładkę, a właściwie w narzędzie, R Triggers. Teraz, jak widzicie, na ekranie pojawiły nam się dwa kółka. Kółko niebieskie jest to lewy trigger, czyli ten oto. Kółko prawe, czerwone jest to prawy trigger, który mamy tutaj. Możemy sobie teraz te triggery ustawiać w miejscu, w którym chcemy, aby działa się jakaś akcja po naciśnięciu albo lewego, albo prawego triggera. Ja zostawię to w ten sposób i zaraz pokażę wam, jak to działa. Tylko otwórzmy pierwszą skrzynkę, zdobądźmy, tak? Chyba tak powinienem powiedzieć, broń. Mamy, jak widzicie, fioletowego skara i w tym momencie zwróćcie uwagę, co się stanie, gdy nacisnę lewy trigger. Lewy trigger mieliśmy przypisany mniej więcej w tym miejscu, a w tym miejscu, o nie, ktoś do mnie strzela. Jak widzicie, jest celownik, dobra, dostaję z góry, oj. Okej, o tamtym zapomnijmy, może pokażę wam, jak to działa w lobby, tutaj chyba będzie bezpieczniej. Mam, jak widzicie, tutaj pistolet, teraz tak, po nacięciu lewego triggera, zwróćcie uwagę, co będzie się działo w tym miejscu. Gdy go naciskam, jak widzicie, pojawia się tutaj to niebieskie kółeczko i wtedy po nacięciu jakby urządzenie automatycznie klika nam w tym miejscu bez naszego fizycznego klikania. Teraz nacisnę prawy trigger, zwróćcie uwagę, co będzie się działo tutaj, pojawia się czerwone kółeczko, a ja naciskając oddaję strzał. Gdyby to nie robiło na was zbyt dużego wrażenia, to pokażę wam coś jeszcze, ale żeby wam to pokazać, będziemy musieli pozbyć się niestety tego drugiego wyświetlacza. Zdejmiemy na chwilę ten Twin View Dock i zostaniemy przy samym telefonie, bo tam też jest coś, co myślę was zaskoczy. Mianowicie chciałbym wam pokazać, że tutaj w tym telefonie również są triggery, które umieszczone są w górnej, a właściwie w bocznej krawędzi, gdy trzymamy ten telefon w ten sposób. Zwróćcie uwagę, że po naciśnięciu przycisku tutaj, a właściwie takiego trochę niewidzialnego przycisku, w prawym dolnym rogu pojawia nam się czerwone kółeczko, natomiast nacisnę tutaj, to uwaga, jak widzicie, pojawia się niebieskie kółeczko. Wszystko za sprawą tego i tego, czyli takich delikatnych rowków na obudowie, bo właśnie w tych miejscach umieszczone są triggery. No dobra, skoro wszystko już wiecie, to wracamy do naszego Twin View Docka i teraz, moi drodzy, spróbujemy zdobyć pierwsze zwycięstwo w Fortnite'cie na ROG Phone'ie. Na dobry początek polecimy na latającą wyspę, zobaczymy, czy tam uda się zdobyć w miarę szybko jakiś itemek i czy uda się zabić pierwszego gracza. Tam zazwyczaj leci sporo ludzi, więc mam nadzieję, że jakieś fragi zdobędziemy. Dobra, jestem tutaj chyba jednym z pierwszych, mamy skrzynkę, zobaczymy, co z tej skrzynki uda się zdobyć, otwieramy ją szybciutko. Okej, i mamy pierwszą broń, super. Zobaczymy tylko, czy ktoś tutaj jeszcze za mną wylądował. Na razie nikogo nie widać, tutaj też coś leży, jakaś mała potka, ją też możemy sobie podnieść. Tutaj mamy kolejną broń. Okej, tym razem MK zielona, to już znacznie lepiej. Dobra, i tam mamy gracza, którego mam nadzieję zaraz pokonamy. Okej, cyk. O, prawdopodobnie będzie nam uciekał, dokładnie. On niestety chyba będzie nam uciekał i tak. Uciekł z wyspy, dobra, w takim razie jego zostawimy sobie w spokoju, on tutaj raczej nie wróci. Mogę teraz wypić sobie szybciutko małe potki, zaraz wypiję dużą, tylko nie wiem, czy dobrze robię, że robię to tutaj. Podejrzewam, że to może być błąd, ale spróbujmy, zaryzykujmy, nie będę stąd nigdzie uciekał, czekamy, zobaczymy, czy ktoś tu będzie szedł. Oni są chyba nade mną, także na razie jestem bezpieczny, możemy sobie tutaj przenieść tą broń, no i próbujemy. Okej, tutaj mamy gościa, uwaga, czy uda się go zabić, zaraz zobaczymy, czy airpickery mi pomogą. Weźmy sobie nasz organika, tyk. Dobra, nie udało się teraz, może i uwaga, tak jest, mamy pierwszego flaga, elegancko, moi drodzy, możemy sobie jedną MK zamienić na aptekę, no i chyba w sumie nic tu więcej po nas, nie wiem, czy ktoś tutaj jeszcze jest, chyba wiecie co, nie ma sensu dłużej tutaj siedzieć. Tylko uciekamy i poszukamy szczęścia gdzie indziej. Okej, moi drodzy, widzę gościa, biegnę teraz za gościem, tam przede mną gdzieś jest typek, którego zaraz, mam nadzieję, uda się zabić. Dobra, super, udało się go pokonać, elegancko, mamy drugi flag na koncie. Właściwie na moim koncie, dobra, weźmy sobie to tutaj.
Chciałem zobaczyć, co on ciekawego tutaj miał, ale niestety, kurde, myślałem, że może miał Skara, ale chyba z tego, co widzę, nie. Lecimy dalej w stronę strefy. Okej, tutaj jest mój drodzy gościu i chyba coś wiem, to będzie mój koniec, chociaż można do siebie zabić niestety. Kurde, tak blisko było. Nie mam pojęcia, ile życia mu zostało, ale bardzo, bardzo niewiele. Mogłem się wybudować 45 HP. No niestety, jak widzicie, zająłem 4. miejsce. 3 fragi na moim koncie. Wygrać się nie udało, ale chyba nie było źle. Wracamy teraz do lobby. Temperatura będzie spadała. Powiem wam, że sam Fortnite jest praktycznie tak samo zrobiony jak w wersji na PC-ta, na konsole, na iPhone'y i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że no tutaj dzięki tym akcesoriom na ROG Phone gra się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Nie trzeba dokupować żadnych gdzieś tutaj zewnętrznych triggerów, bo jak widzieliście, sam telefon ma triggery wbudowane. No i powiem wam szczerze, że jest to telefon, który naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Wejdźmy sobie teraz jeszcze tylko do sklepu, bo ostatnio dostałem, słuchajcie, od Fortnite'a 5000 V-Bucksów. Część z tych V-Bucksów już wydałem na karnet, ale z tego co widzę, jest tutaj jeden bardzo ciekawy skin. Skin o nazwie Pomór. Jest to część zestawu Ponurzy Doktorzy i powiem wam szczerze, że wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Dajcie znać, czy mam kupić tego skina i czy mam kupić do tego również laskę zwiastuna, bo to byłby chyba całkiem udany zakup. Raz jeszcze Epic Games, dzięki za fodolce, bo dzięki temu znacznie, znacznie lepiej wygląda moja postać. Na koniec obiecałem, że pokażę wam akcesoria, które przyszły razem z tym telefonem i zwróćcie uwagę, w czym one przyszły. Przyszły do mnie w takiej kozackiej walizeczce podróżnej, która co prawda nie była tutaj zaszyfrowana hasłem, a już się bałem, że tak będzie, ale w której, uwaga, już wam pokazuję, co się znajduje. Po otwarciu naszym oczom ukazuje się całe mnóstwo akcesoriów, które robią z tym telefonem naprawdę nieprawdopodobne rzeczy. Nie będę w dzisiejszym odcinku testował tego w 100%, bo żeby to wszystko dobrze pokazać, żeby to wszystko dobrze przetestować, trzeba byłoby nagrać oddzielny film, tak więc skupię się tylko na takich ogólnikach, powiem wam, do czego każdy z tych gadżetów służy, no i co on tak naprawdę robi za ROG Phone'em. Okej, zacznijmy sobie może od tej strony i zacznijmy od prawego dolnego rogu, bo tutaj, moi drodzy, jest pudełko, w którym znajdował się sam telefon. W tym przyszedł ROG Phone wraz oczywiście z ładowarką, z potrzebnymi kabelkami, ale nad tym chyba na razie nie będziemy się skupiali, bo dalej są dużo ciekawsze rzeczy. Oczywiście telefon był bardzo ciekawy, żebyście mnie źle nie zrozumieli, ale tutaj są rzeczy, które tak naprawdę ten telefon potrafią zamienić na przykład w konsolę do gier. Asus VG Display Dock jest to, moi drodzy, takie urządzenie, dzięki któremu będziemy mogli przerzucić obraz na duży ekran, czyli na przykład na ekran naszego telewizora i cieszyć się z gry tak jakbyśmy grali na jakiejś konsoli. Dalej mamy Mobile Desktop Dock, czyli, moi drodzy, stację, w której możemy podpiąć nasz telefon i zamienić telefon tak naprawdę w komputer. Mamy do tej stacji możliwość podłączenia na przykład klawiatury, na przykład myszki, no i w momencie, gdy wracamy do domu, wpinamy tutaj telefon i korzystamy z niego tak jakbyśmy korzystali z komputera. Tutaj mamy Twin View Dock, czyli bardzo przyjemne urządzenie, z którego dzisiaj już korzystaliśmy, które widzieliście w akcji, więc wiecie, na czym to dokładnie polega, więc możemy teraz przejść do drugiej strony walizki. Okej, odpinamy i pierwsze, co rzuca się w oczy, to urządzenie o nazwie GameWise. GameWise to nic innego jak po prostu pady dołączane do ROG Phone. A jak widzicie, ROG Phone znajduje się w środku. Po bokach mamy pady z gałkami, przyciskami i różnymi innymi triggerami, których tutaj akurat nie widać. I generalnie, jeśli chodzi o konfigurację tego urządzenia, odpalacie gierkę, mapujecie sobie przyciski, a potem cieszycie się grą przy pomocy właśnie tych dodatków. Dalej mamy Asus Professional Dock i jest to stacja trochę podobna do Mobile Desktop Docku, o którym wam już mówiłem, bo tutaj również możemy zamienić ROG Phone'a w komputer, tylko to, jak widzicie, jest trochę bardziej mobilne, trochę wygodniejsze i tak naprawdę łatwiej jest przy pomocy tego zamienić ROG Phone'a w komputer, na przykład gdzieś na wyjeździe. Kolejna, przedostatnia rzecz to, jak widzicie, case na telefon. Case, który jest o tyle nietypowy, że można tutaj go modyfikować i zostawić sobie na przykład same rogi, gdy chcemy skorzystać z kolejnego akcesorium. AeroActive to nic innego jak po prostu nakładka chłodząca naszego smartfona oraz nasze palce. Tam w środku jest wiatraczek, możemy sobie automatycznie albo manualnie dostosować prędkość tego wiatraczka. No i wierzcie mi, że chłodzenie palców w trakcie grania to jest naprawdę bardzo przydatna sprawa. I na tym, moi drodzy, kończymy dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że Fortnite na Androidzie jest już dostępny na waszym telefonie. Jeśli nie, to uzbrójcie się w cierpliwość, nie pozostaje wam nic innego jak po prostu czekać i mieć nadzieję, że Fortnite w końcu na waszym urządzeniu będzie dostępny.
albo po prostu zmienić telefon na trochę nowszy. Wiem, że łatwo powiedzieć, trochę trudniej to zrobić, ale życzę wam tego, żebyście już wkrótce mogli w tego Fortnite zagrać. W opisie, tak jak mówiłem, jest lista urządzeń, które są już w tym momencie kompatybilne z Fortnite'em i dajcie koniecznie znać, co sądzicie o Asus ROG Phone'ie, którego w dzisiejszym odcinku wam pokazałem. Jeśli chcielibyście przetestować ten telefon, to zapraszam w sobotę 13 października od godziny 10 na stoisko Asusa na PGA. Będę tam ja, będzie tam ROG Phone, będziecie tam, mam nadzieję, wy i mam nadzieję, że będziemy się wszyscy wspólnie dobrze bawili, testując przy okazji ten telefon. Strzelcie łapkę w górę, jeśli film wam się spodobał, zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym filmie na moim kanale.